No cześć, mam dzisiaj przygotowaną dla was płytę autorstwa Guzioja pod tytułem Evil Things, a to ze sprawą tego, że jego płyta sprzedała się w nakładzie około 30 tysięcy kopii, przez co uzyskała status platynowej płyty, za sprawą czego wleciał na YouTube klip do utworu Nie pytaj, czy wniosę ten krzyż. Zapraszam was bardzo serdecznie na unboxing. Płyta została zakupiona przeze mnie w najpopularniejszym sklepie z płytami, czyli oczywiście w Empiku. To co? Nie obwijajmy w bawełnę, nie przeciągajmy, zacznijmy otwierać. O! Poszło. Muszę też przyzwyczaić, że muszę przesuwać troszeczkę te płyty. Jeszcze nie mam takiego nawyku. Albo po prostu przesunę troszeczkę kamerę tak. Może będzie lepiej. Okej, okay, otwórzmy ją. O kurczę. Ua. O, to mi się bardzo podoba. Mówi się Evil, a nie Evil. Guzio Evil Things. Czy ja powiedziałem Evil Things? Mam nadzieję, że nie. W środku znajduje się książeczka. Evil Lyrics. O proszę. A to ciekawe. Jedynka aparka, dwójka Wi-Fi, trzy ninja, cztery płuce zlepione topami i tak dalej, i tak dalej. Na tej płycie znajdują się trzy utwory, których nie znajdziecie na YouTubie. A mianowicie Nie pytaj, czy wniosę ten krzyż, produkcji Deva. Blackout, produkcji Wezera. I remix kawałku Mik Mik. Autorstwa Wezera. Oryginalnie autorstwa, już wam mówię, Dominika Loa. I jest normalnie cały śpiewniczek. Aparkat, zwrotka druga tutaj, tutaj zwrotka pierwsza i FN oczywiście. Jest Wi-Fi. Tu są wszystkie. Wszystkie 11. Oj, obawiam się, że nie. Chociaż... A nie, jest tylko 10, bo jeden jest remixem, no tak. No dobrze. Wracajmy do płyty. Tutaj taka ręka z odciętymi paluchami, tutaj Toy Oki Kot. A, tu nic nie ma, tam była książeczka. Otwieramy. Okrzyki. Dla wszystkich moich ludzi, szczególnie dla tego jednego brata z innej mamy. Dobrze, tutaj oczywiście guzik odpalający papierosa z trzecim okiem na czole. Tutaj znajduje się sama płytka. Czy pod nią się znajduje coś ciekawego? Zaraz się przekonamy. Okej, okay, wyciągnąłem. Jest taki szlaczek. O, może spróbuję tak to pokazać. W środku taki oto szlaczek się znajduje. Nic specjalnego bym powiedział, ale ja płyty kupuję głównie po to, żeby ich słuchać. Z tyłu oczywiście jest lista utworów, z przodu okładka. No i co? I to było na tyle. Taki krótki epizod. Nic szczególnego, po prostu otwieranie płyty. Ja wam życzę wszystkiego dobrego, a szczególnie życzę wam miłego dnia.